To jest Luni. Luni to jest Luni. Luni chce, abym wbił 400 subów. Zostawisz dla nas łapkę w górę i suba? Cześć, tu Ernest! W tym filmiku pokażę wam kilka nowych ciekawostek na wyspie oraz rzucimy okiem na to, jak wykonać wyzwanie poboczne, za które można odebrać trochę expa. Omówimy też kolejną porcję wycieków. Koniecznie obejrzyjcie mój poprzedni filmik, ponieważ w tym filmiku uzupełnimy kilka tematów, które poruszyłem w tamtym filmiku. Okej, zaczynajmy! Na początek wyzwania poboczne. Po ostatniej aktualizacji na mapie zaszło kilka zmian. Niektóre z nich są bezpośrednio powiązane z nowymi wyzwaniami pobocznymi. Na wyspy do wykonania są dwa zlecenia. Od miśków i od gnomków. Miśki wysyłają nas w poszukiwania 5 garnków miodu. Aby to sekretne wyzwanie aktywować, trzeba udać się do podziemnej bazy misiów w Piszącej Puszczy. Oto jej dokładna lokacja. Po wejściu do ich miejscówki automatycznie odblokuje się wam ich wyzwanie. Teraz, w nowym meczu, trzeba znaleźć 5 garnków z miodem. Ich lokacje są zaznaczone na mapie, na tablicy w karnecie bojowym. Po zebraniu garnuszków, zaczną one znikać i zostaną tylko te, których jeszcze nie zebraliście. Oto dokładne lokacje miodu na wyspie. Pierwszą porcję miodu znajdziecie pod drzewem, na północ od przyjemnego parku, tuż obok małej grupki domków. Taki garnuszek miodu da wam 5 punktów zdrowia lub osłony. Następny miodek leży w cieniu drzewa w sadzie, który znajduje się na północ od farmy Furii. Kolejny garnuszek jest przy sadzawce, pod drzewem, niedaleko zielonych żywobłotów. Na południe od zielonego mostu i na północ od innego mostu, pod drzewem znajduje się kolejny miodek. Piąta lokacja jest tutaj, na górce tuż przed agencją. Za to wyzwanie otrzymacie 40 tysięcy expa. Dalej, drugie sekretne wyzwanie jest od gnomków. Aby je wykonać, musicie udać się w okolice chatki, w której miśki mają swoją bazę. W 5 różnych miejscach wokół tej chaty gnomki rozstawiły swoje punkty zwiadowcze. Za zadanie mamy podejść do każdego z nich i ustawić teleskopy w odpowiednim kierunku. To bardzo proste wyzwanie. W tle teraz widzicie, jak robię kółko, szukając teleskopów z gnomkami. Nie potrzeba do tego mapki z dokładnymi lokacjami, ponieważ te gnomki nie są jakoś specjalnie ukryte i ich białe stoły wyróżniają się na tle Piszczącej Puszczy, która jest pełna zieleni. Jak już mówiłem, tych lokacji jest 5. Są one bardzo blisko siebie. Wszystkie w okolicy tego domku. Za wykonanie tego wyzwania otrzymacie kolejne 40 tysięcy expa. Ciekawostka. Gnomki rozpoczęły zwiady, ponieważ miśki trzymają jednego z gnomków w więzieniu. Ktoś tu przyniósł zbiorniki TNT-ny. Będzie wybuchowo. Poza tym na mapie zaszło kilka innych zmian, tak po prostu, bez potrzeby robienia wyzwań. Patyczek na południu wyspy kilka tygodni temu wyruszył w podróż. Dzisiaj zrobił kilka kroków wzdłuż ścieżki, która, co ciekawe, prowadzi do tego. Prawdopodobnie tego właśnie szuka patyczek. Według mnie albo dołączy do tej budowli, albo złoży dla siebie nowego przyjaciela. Dodam, że patyczek stamtąd, gdzie na początku siedział, nie miał jak tego zauważyć. Może usłyszał wołania o pomoc i dlatego wyruszył w tą podróż. Znowu odwiedzamy to miejsce. Ostatnim razem, gdy tu byliśmy, odbywała się tutaj nieudolna próba ratowania pojazdu dźwigiem. No niestety nie udało się. Dzisiaj jest tutaj jeszcze większy dźwig, który podnosi dźwig, który miał podnieść samochód. Co dalej? A z takich mniejszych zmian to niedaleko ruin zamku pojawił się mały obozik ze śmiesznymi poduszkami. Wygląda mi to na miejsce, w którym przebywałaby Sky. W moim ostatnim filmiku zobaczyliśmy nową lokację złotego fotelu. W tym miejscu warte uwagi jest jeszcze jedna zmiana. Zobaczcie, ten złodziej musi nienawidzić Midasa. Zdjął jego plakat ze swojego domku i zostawił go pod worem ze śmieciami. W sumie to ja też bym nie chciał, żeby ktoś oblepiał mój dom. A w temacie wycieków to Fire Monkey udostępnił kilka nowych linijek tekstu, które dodano w dzisiejszej aktualizacji. Dzięki jego wyciekom dowiedzieliśmy się, że gdy Deadpool przejmie jacht, to po użyciu budki telefonicznej w tej miejscówce założymy strój Deadpoola zamiast pomagiera ducha. W plikach gry jest też taki oto tekst. Miejscowy Deadpool w twojej okolicy. To też pewnie dotyczy jachtu Deadpoola. Jest też nowa wzmianka o zestawie sprzętu Deadpoola. Ale przypuszczam, że to nie jest wzmianka o nowym pakiecie skinów Deadpoola, tylko po prostu tekst, który będzie widoczny po przebraniu się w Deadpoola na jachcie. Tak jak tutaj. Poza tym zaktualizowano kilka linii kodu powiązanych z Brutem, czyli mechem. Miejmy nadzieję, że to tylko żart na 1 kwietnia i mechy nie wrócą. A może wrócą na 1 kwietnia? Zobaczymy. Fort Tory za to
udostępnił nagranie, na którym widać urządzenie zagłady w grze. Uwaga! Wiemy, że to urządzenie będzie gdzieś na wyspie oraz w zakładce karnetu bojowego. Ford Tory pokazał ten obiekt w testowej lokacji. On nie będzie tak stał na środku. Co ciekawe, w menu, w lobby i zakładce karnetu bojowego niedługo będą widoczne kable idące właśnie do tego urządzenia. Ten sam wydobywca danych udostępnił też kilka fotek z pokoju agenta Midasa, ale jest on tak niegotowy, że trudno jest coś tutaj zobaczyć. Dopiero za 2 tygodnie poznamy wygląd jego pokoju z wycieków. Skin Tracker za to też udostępnił nagranie, ale skina, zaszyfrowanego skina. Nie znamy jego nazwy ani ceny. Wiem jedno, jest niezły. Dajcie znać w komentarzach, czy wam też się podoba. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.